Alicja Bachleda-Curoś, 36 lat, podjęła niedawno ważną i przełomową decyzję, która zmieni życie jej i synka. Zrobiła to, by ruszyć naprzód, ale przede wszystkim, by pomóc Colinowi, który znalazł się w fatalnej sytuacji finansowej. Niedawno pakowała do pudełek dekadę swojego życia. Porządkowała zabawki, którymi Henry już od dawna się nie bawi. Oglądała rodzinne fotografie uśmiechniętego od ucha do ucha malucha w ramionach taty. Alicja Bachleda, Curoś, 36, poczuła zalewającą ją falę nostalgii. Wraz z synkiem opuszczają jedyny dom, jaki chłopiec zna, i zaczynają nowe życie. Okazałą rezydencję w Hollywood wybierała wraz z tatą Henia, Colinem Farrellem. Wciąż pamięta, jacy byli wtedy szczęśliwi. Poznali się na planie w Londynie. Irlandzki gwiazdor kompletnie stracił głowę dla utalentowanej Polki. Koniec z alkoholem, narkotykami i durnym życiem. Zakochałem się w prymusce, która mówi 5 językami i pisze wiersze, mówi. Był zachwycony, gdy dowiedział się, że spodziewają się dziecka. Szczerze wierzył, że u boku Alicji zapomni o pokusach. I przez dłuższy czas mu się udawało. Zapewniał. Życie jest piękne, a ja jestem wielkim szczęściarzem. Jestem ojcem, mam pracę, którą lubię. Rezygnacja z upijania się i tych wszystkich kłopotów to było coś najważniejszego, co sam dla siebie zrobiłem. Był szczery, z czasem jednak pojawiły się problemy. Dziewczyna wychowana w tradycyjnych wartościach i niegrzeczny chłopiec Hollywood, pomimo łączącego ich uczucia, za bardzo się różnili. Gdy się rozstawali, Colin zachował się z klasą. Zostawił ukochanej willę, w której wychowywali Henia, zobowiązał się też do płacenia 100 tysięcy dolarów miesięcznie na potrzeby chłopca. Alicja nigdy nie powiedziała o nim złego słowa, uważa go za świetnego tatę. Mamy bardzo dobre relacje. Mimo że nie jesteśmy razem, wychowujemy Henia wspólnie, w miłości i przyjaźni, podkreśla. Czas od rozstania minął w mgnieniu oka. Do Ali dociera to w pełni dopiero, kiedy patrzy na jedynaka. To już duży chłopiec, niedawno obchodził 10. urodziny. Świętował z kolegami, dumną mamą i tatą. Ale na przyjęciu we włoskiej restauracji pojawił się też ktoś nowy. I wygląda na to, że zagości w życiu Henia na stałe. Alicja zakochała się i wreszcie jest gotowa na radykalne zmiany. Pokazała się z przystojnym brunetem podczas niedawnej wizyty w Polsce. Na jej palcu lśni pierścionek. Jest pewna, że znalazła tego jedynego. To najważniejszy powód, dlaczego opuszcza dom pełen wspomnień. Zdecydowała tak po szczerej rozmowie z Colinem. Na pomoc dawnej miłości. Uzgodnili, że sprzedadzą rezydencję, a zysk podzielą na połowę. Dom wystawiono za 1,5 miliona dolarów. Konto Ali zasili niezła sumka, ale to Farrell bardziej potrzebuje gotówki. Jego notowania w Hollywood spadły. Jeszcze 13 lat temu mógł zarobić nawet 10 milionów dolarów rocznie. Dzisiaj ucieszyłby się z 1/3 tej kwoty, a gra niewiele. Przez gwałtowny temperament i kłopoty z używkami stał się aktorem wysokiego ryzyka. Oznacza to, że każdy producent, który go zatrudni, musi zapłacić ogromną kwotę ubezpieczycielowi. Gdy dochodził do siebie w klinice odwykowej, nie pracował wcale, a pobyt tam też nie należy do tanich. Do tego niefortunnie zainwestował. Kupił 6 luksusowych mieszkań w Spencer Dodds Apartments w Dublinie. Nie tylko na nich nie zarabia, ale wydaje krocie, procesując się z deweloperem. Okazało się, że budynek ma poważne wady konstrukcyjne. Aktorowi bardzo przyda się zastrzyk gotówki. Życie dało mu ostatnio w kości, skłoniło do refleksji. Potrzebowałem tej lekcji pokory. Czułem, że ściągam wszystkich na dno. Wszystko brałem do siebie.
prowadziłem wspaniałe życie, miałem ogromną fortunę, cudowne dzieci, świetną rodzinę, prawdziwych przyjaciół i pracę, która była moją pasją, wyliczał, co przeszło mu koło nosa. W ciężkich chwilach może liczyć na Alicję. Chociaż zaczyna nowy rozdział, traktuje Colinę jak członka familii i nie zamierza tego zmieniać. Nigdy nie powiedziałam, że przeżyłam zawiedzioną miłość. Przeżycie tej niezwykłej miłości, bo była niezwykła, absolutnie jest darem. Mówiła z mocą, dodając, nadal jestem przekonana, że jeśli spotka nas prawdziwa miłość, to ma szansę istnieć do końca. I nawet kiedy się z kimś rozstajemy, ona w nas pozostanie.